Cześć, witajcie na moim kanale 365 dni o piłce. Wisła Kraków wygrywa w przedostatnim meczu 1/8 Pucharu Polski z Widzewem Łódź 3-1. Mecz, w którym największe emocje były w końcówce, tak naprawdę elektryzująca końcówka meczu w czasie doliczonym, bo tam wszystko się przeważyło. Przede wszystkim ta fantastyczna bramka na 3-1 w wykonaniu Jana Klimenta, kiedy piłkarz strzelił bramkę praktycznie z połowy, bo bramkarz Widzewa brał udział w stałym fragmencie. Ważne jest to, że widzieliśmy dobrą twarz Wisły, która przypominam jest w dużym kryzysie, bo ostatnie 10 ligowych meczów to aż 8 meczów bez wygranej, tylko 2 mecze wygrane w tym starcie z Krakowią i tutaj wydaje mi się, że ten Puchar Polski może być taką dobrą odskocznią, ale też pokazaniem, że to nie jest koniec trenera Guli, że ta drużyna jeszcze ma pomysł, bo jakości na pewno nie możemy odmówić. Fakty natomiast są takie, że Biała Gwiazda awansuje do ćwierćfinału i poza parą Piast, Gliwice, Górnik Zabrze, gdzie mecz został przełożony z uwagi na koronawirusa, znamy już wszystkich ćwierćfinalistów w turnieju. Na samym początku spotkania mogło być groźnie dla Widzewa, bo w polu karnym Wisły pada jeden z zawodników gospodarzy. Na szczęście w Pucharze Polski mamy VAR. Arbiter wspomógł się tym systemem i okazało się, że do faulu nie doszło i nie została ostatecznie odgwizdana jedenastka. Później kilka groźnych sytuacji dla Wisły. Akcje prowadzone o dziwo przez napastnika Felipse Brown-Forbesa, który w tym sezonie jest chyba główną dziewiątką w tym zestawieniu. Natomiast co ważne, schodził on do rozegrania, pomagał kolegom. Jest to typowy lis pola karnego teoretycznie oczywiście, natomiast dzisiaj troszeczkę w innym ustawieniu wyglądało to bardzo dobrze i zaowocowało bramką w drugiej połowie. Wisła atakowała, zespół jest w kryzysie i po bardzo udanym początku sezonu teraz ich mecze, no trzeba to powiedzieć, ciężko się ogląda, ale do straconej bramki naprawdę grali solidnie. Bramka na 1-0 dla Widzewa Łódź autorstwa Dominika Kuna po takiej szybkiej akcji na jeden kontakt. Młodzieżowiec Bartosz Guzdek zagrywa do strzelca i z bardzo bliskiej odległości Kun uszczęśliwia wszystkich kibiców w Łodzi. Trzeba powiedzieć, że atmosfera do tego meczu przyjaźni, jakby nie patrzeć, widzę w Wisła. Mecze, które mają dużą historię i żyją gdzieś tam swoim życiem, naprawdę wspaniała. Uszczęśliwił kibiców i mieliśmy wynik 1-0. Druga połowa meczu i widzieliśmy od początku wysokie tempo. Wisła, która musiała zaatakować i udowodnić, że na tle bardzo dobrze wyglądającego Widzewa, który zmierza pewnie chyba w stronę awansu do Ekstraklasy. W tej chwili jest to druga pozycja w pierwszej lidze. No mimo wszystko Wisła musiała pokazać, że jest tą drużyną z Ekstraklasy, drużyną o jedną piłkarską półkę wyżej i udało się, bo po dużym okresie dominacji, po takiej bardzo efektywnej grze, bramka na 1-1, zagranie Dawida Szoty w pole karne, tam przepycha się Felipse Brown-Forbes, który w polu karnym potrafi się przepchnąć i znaleźć sobie miejsce do strzału. Ekspozycja świetnych warunków fizycznych i nos napastnika i mieliśmy na tablicach wynik 1-1. Wśród piłkarzy Widzewa Łódź na pewno trzeba wyróżnić dwóch zawodników. Na pewno będzie to Fabian Nunes, Portugalczyk skrzydłowy, piłkarz, który robił dużą różnicę w ataku, miał kilka niezłych sytuacji. Myślę, że bardzo chętnie zobaczylibyśmy tego piłkarza w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Drugim zawodnikiem jest na pewno Paweł Zieliński, skrzydłowy po drugiej stronie, który sprawiał olbrzymie problemy piłkarzom Wisły. Kibice mogą go pamiętać chociażby z gry w Śląsku Wrocław czy Miedzi Legnicy. Kilka razy stanął przed niezłą okazją do strzału. Między innymi jego świetna akcja, kiedy po strzale piłka uderza Michała Frydrycha, który blokował uderzenie w polu karnym. Końcówka meczu i Wisła Kraków, którą chcieliśmy oglądać agresywnie i do końca. Akcja zapoczątkowana przez Jebłacha, który cały mecz grał po prostu przeciętnie, nie wykonywał on dobrych wyborów, kiedy prosiło się o dośrodkowanie, zszedł w gąszcz piłkarzy, kiedy trzeba było strzelać, szukał gdzieś innych rozwiązań. Po prostu akcja zapoczątkowana przez piłkarza z Gany. Piłka trafia do Jana Klimenta, zmiennika w tym meczu, dokoptowanego w drugiej połowie do Forbesa. Trener Gula postanowił w drugiej połowie grać dwoma napastnikami. W każdym razie Kliment do piłki dopada, uderza na bramkę i w pełni zasłużony gol i wyjść na prowadzenie Białej Gwiazdy. Końcówka meczu i coś, co na pewno długo zapamiętają kibice w Łodzi, pewnie będziemy widzieć to też na różnych filmikach czy memach po spotkaniu, bo to bramka Jana Klimenta na 3-1, który ustanowił wynik spotkania. Bramka mniej więcej z połowy boiska, kiedy po stałym fragmencie gry, który gdzieś tam dawał jeszcze nadzieję piłkarzom Widzewia Łódź, bramkarz uczestniczył w akcji, bramkarz, który wracał po stracie piłki, no i na pustą bramkę tak naprawdę strzelił, piłka już później gdzieś tam się dotoczyła do bramki.
bramki i Kliment ustanawia wynik na 3-1. Tak jak powiedziałem, Wisła gra dalej, Wisła awansuje do ćwierćfinału. Wisła, którą w takiej dyspozycji chcieliby kibice z Małopolski oglądać w Ekstraklasie. Dzięki, kanał 365 dni o piłce, ja Wam dziękuję i zapraszam do kolejnych podcastów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.